Cześć, witam was w kolejnym odcinku setki na trzech. W końcu. Dawno nie byłem. Dlaczego dawno nie byłem? Nie wiemy. Nie wiemy, bo setka nam się kończy. Bo w pewnym momencie... Ja powiem dlaczego. Bo dużo osób zgadywało, co będzie. I miało być Alien Encounters. Legendary, tak. I w końcu nie zagraliśmy jakoś tam na tyle, żeby zrobić. No nie. A ja oddałem, nie nagrałem filmiku i miesiąc poszedł i jakoś zapomniałem. Ogólnie rzecz biorąc, w pewnym momencie podjęliśmy taką trudną decyzję, że no nie wyrobimy, żeby setka na trzech była regularnie raz w miesiącu. Nie, no wyrobimy, jak się weźmiemy za to. No. Tak, nie, no po prostu musieliśmy zrobić pauzę, żeby się troszeczkę przemieszały gry w setce, żeby weszły jakieś nowe. Po prostu były wakacje, nie oszukujmy się, wakacje są dla nas ciężkim. Będziemy mieli wakacje cały rok, więc nie spodziewajcie się regularności w tych setkach. No dobrze, ale dzisiaj będziemy mówili o Star Wars. Nie, Realms. Star Trek, Star Realms. Będziemy mówić o grze, która miała swoją premierę w 2014 roku, czyli 3 lata temu już była na rynku. Podbiła rynek amerykański. Bardzo wielu wydawców w Polsce chciało grać w tę grę i w Games Factory zapowiedziało mi jeszcze, ja już wiem, kiedy będzie oficjalna premiera, będzie za, pewnie jak będziemy to emitować, bo oficjalna premiera ma być około 3 października, tak dostałem informację od Games Factory, co oznacza, że jest lekkie opóźnienie, tam około miesiąca, w stosunku do co powiedzieli, ale będzie polska wersja i polska wersja z wszystkimi wydanymi już dodatkami, które były w ciągu tych 3 lat się pojawiły. I jeszcze z bardzo fajnym motywem, że nie tłumaczył grzbietu karty, więc będzie Star Realms Deck Building Game, więc można łączyć z angielską wersją. Tak jest. Także o Star Realms numer 78, jak patrzę w rankingu overall i w strategii 71, będą mówić Czuniak, Ink i Windziarz. Dobra, no to po pierwsze powiem, jak zaczęliśmy mówić o polskiej wersji, no to powiedzmy, że już de facto ta gra już pojawiła się na polskim rynku. Cthulhu Realms. Bo Cthulhu Realms, które jest wydane jest udziwnioną wersją wydaną przez Baldar. TMG oryginalnie jest udziwnioną wersją, co mnie bardzo zdziwiło, bo nie wiem jak tam patentowo to wygląda, bo to są dwóch różnych wydawców, to nie są ci sami wydawcy. Zresztą też jest Hero Realms, który też będzie już, widziałem jakieś zapowiedzi, że będzie po polsku, ale Star Realms był pierwszą grą na rynku z tą mechaniką, o której będziemy mówić. Mhm. Znaczy, dobra. Cała tylada będzie, może być o tym. No może być, ale chodzi mi, że wiesz, że jakby mamy te 3 gry i z tej trójki to Star Realms zaczął, tak? Star Realms to zaczął. No to zacznijmy, no w takim razie o czym jest Star Realms? W sensie tematycznie? No tematycznie zawsze mówimy o temacie na początku. No jest o fajnie. Tym, o czym jest każda gra Space Opera. O strzelaniu się w kosmosie. O statkach, które strzelają się w kosmosie. I czasami o bazach, które ten ostrzał na siebie przyjmują. No. Tak, albo też strzelają. Też mogą strzelać. Come on. Tu jest bardzo silny klimat. Tworzymy sobie flotę, którą się napierdzielamy z drugim przeciwnikiem. No, jak w 120 innych grach o kosmosie. Ale w mechanice, w grach z mechaniką deck buildingu rzadko jest tak bezpośrednia konfrontacja na zasadzie strzelam do ciebie, odejmij sobie punkty życia. Tak jest. Zazwyczaj gramy tutaj na pół. Walczymy z tymi stosami kart, które są gdzieś tam na środku i w pewnym momencie gra się kończy i liczymy punkty. I co pewien czas można dziubnąć. Tak. A tu mamy HP-ki. A tutaj jest pełna konfrontacja. Tutaj mamy starego, dobrego Magica. Atakujemy bezpośrednio przeciwnika. I to jest spoko, jak autor w pewnym momencie pomyślał sobie, w Dominionie były waluty, były te złoto, srebro, były tam jakieś eliksiry w dodatku, a gdyby walutą w deck buildingu mógł być pierdziel, no i zrobił. No to prawda. No ja powiem w ten sposób, że klimat, ja grałem, pamiętam na SN tę grę, pamiętam jak Czuniek mi powiedział, jak ci tam jakiś hajs zostanie za gry, które mam ci kupić, kup mi coś fajnego. I ja zagrałem w to, pozdrawiam Jakosem z Krakowa i myśmy się rżnęli tam, tak że była różnica tam, wiecie, runda jego by była, bym przegrał, ale czy jakoś tak, czy ja wygrałem, czy on wygrał, nie pamiętam, ale strasznie mi się to podobało, bo jeszcze oni mieli bardzo fajnie zrobione, bo to były takie, wiecie, stoliki z takimi matami i myśmy sobie grali, to było klimatycznie zrobione i ten klimat mi się tam bardzo dobrze bronił, bardzo mi się podobało, bo robiliśmy kiedyś, pamiętasz, miałeś tę grę też, jak to się nazywało, ten taki z tymi kwadratowymi statkami kosmicznymi gierka. Core Worlds. Core Worlds.
I tutaj mi się graficznie podobało to. Starałem się. Podobały mi się grafiki. Podobało mi się to, że mam bezpośrednią tą negatywną interakcję. Że ja faktycznie czułem, że ja po coś biorę daną kartę, bo ona mi coś da. Znaczy jest tutaj takie fajne wrażenie, że mogę zainwestować w rozwój, żeby kupować lepsze karty, albo mogę po prostu cię dziubać od razu i bić. No, a tak. Jak zainwestujesz, to jest też takie fajne uczucie, że zamiast zabrać ci tam te trzy, to nagle się zbiera. 30. Tak. Bum. No ale klimat jest? No jest jakiś. Minimalnie na ile deck building jest w stanie przekazać jakikolwiek klimat uważam, mechaniką. Że, ja uważam, że... Nie, w sumie przekonałeś mnie trochę. Nie ja uważam, że jak, wiesz, jak myślisz o Dominionie, to jest suchość, pieprz i tak dalej, to tutaj jest naprawdę więcej. Nie, no tutaj trochę trzeba przyznać, że przynajmniej statki robią to, co robią statki w kosmosie. Dokładnie. I słyszysz, że odrzucają karty z ręki przeciwnika. Tak jest. No. A mechanicznie... Co ku milenium to robi dobrze, nie? Mechanicznie to jest gra o tym, że są karty trzech kolorów i fajnie jest mieć karty... Czterech kolorów, tak. Im fajnie jest mieć karty tego samego koloru, bo się wspomagają. No ale nie fajnie też mieć tylko jednego typu, bo... Bo tracisz możliwości, bo z każdym kolorem jest jakaś specjalna cecha związana, że na przykład czerwone karty pozwalają nam odchudzać talię, żółte pozwalają nam odrzucać karty z ręki przeciwnika, tak. Zielone biją mocno, a niebieskie pozwalają się nam leczyć. Tak. I tutaj fajnie, to jest właśnie taki fajny dylemat, o którym powiedziałeś, czyli fajnie mieć wszystkiego, dobrze mieć wszystkiego, ale niespecjalizowanie się jest bez sensu, nie? Tak. Pamiętam, jak z tym ociągiem grałem... Bo pojedyncze karty są ogólnie słabawe. Tak. Pamiętam, jak z tym grałem i tworząc sobie tą rękę, pamiętasz, jak żeśmy grali, że ty mówisz, że będę szedł teraz tylko zielone i żółte, to ja próbowałem grać tylko na niebieskie i czerwone i żeśmy patrzyli, czy to się tak da zagrać, czy to jest niefajne, czy to jest fajne. I no i jakby prostota tego, bo to są proste mechanizmy tam, nie? Tego, nawet tych ścieżek, o których mówimy, nie? Znaczy, ja powiedziałbym tak, że jeśli patrzylibyśmy na to, jak różne gry deckbuildingowe, jak wygląda ich poziom skomplikowania, to Star Realms jest jedną z w ogóle najprostszych i najbardziej podstawowych. I to jest ten mechanizm deckbuildingu, z którego wyrzucono naprawdę wszystko, co... Wszystko ponad jakiekolwiek skomplikowanie. Już samo to, że o, jak wygląda setup gry? Tasujesz talię i po prostu rozkładasz 5 kart i z te 5 kart można kupować. I to jest już ten początkowy setup, pierwsze 5 kart, które widzimy. Nie jesteś sobie w stanie, tak jak w Dominionie, spojrzeć i zaplanować, ok, to teraz będę szedł to. Tylko to jest tak mega taktyczna gra. Tak. Nie ma tu żadnego, nie wiem, liczenia akcji, że potem ta mi da i to mi da dwie akcje, a no, potem to, a tego nie zagram, po prostu zagram, po prostu zgrywasz w odpowiedniej kolejności rękę. Cześć. 38. A, bo 217, jak widziałem już tam jakieś rzuty, że można zrobić 217. Nie? To grubo. Grubo, nie? Znaczy, jak długo musisz zrobić talię, żeby zrobić 217? Znaczy, jak musisz przez ten czas długo się starać, żeby gra się nie skończyła? Ale tak, jak gram na tablecie czasem w aplikację przeciwko AI, no to jest. Trzymam go tak na jednym punkcie życia i rozwijam. Taki Dexter, taki wiesz, Dexter, nie? Jeszcze cię nie zabiję, jeszcze pomęcz się trochę za te twoje grzechy. No dobra, no gra jest bardzo prosta. No, co w grze robimy? Możemy kupić kartę? Znaczy, w grze jest, tak jak Dominion ma to ABC, akcja, zakup i czyszczenie, to tutaj jest po prostu zrób wszystko. Zagraj wszystkie karty z ręki, w jakiej kolejności chcesz, zapamiętujesz ile zagrałeś pieniędzy, ile zagrałeś ataków i na końcu który możesz je sobie spokojnie rozdzielić, jak ci się wypada. Nie ma żadnych ograniczeń, jest po prostu wszystko mega proste, mega przyjazne, mega przystępne. Mega przyjazne. Przyjazne, no. Tak. Mega przyjazny. Nie, ta gra jest mega nieprzyjazna. W każdym razie, tak, faktycznie to jest bardzo fajne, że nie masz, znaczy fajne i niefajne. Fajne z tej perspektywy, że właśnie zagrywasz praktycznie całą rękę. Ja nie widziałem tam sensu nie zagrywania całej ręki, no bo raczej chcesz zagrywać całą rękę, bo tak przeważnie ją sobie tam konstruujesz. Jedynym problemem z tą mechaniką jest to, że ta mechanika wymusza na tobie liczenie pewnych rzeczy. Co niestety w Star Realms jest trochę upierdliwe, bo pamiętam, że jak grałem pokazową partię, to pan nakazał zaznaczać swoje punkty życia, które nam zostały. Po prostu dostaliśmy karty, które mają na sobie dziesiątki, jedynki, odkładaliśmy karty, nie? No to tak to było, przynajmniej w tej wersji, którą ja mam, oryginalną angielską, to tak. No tak jest powiedziane, żeby tak grać, tak nie? No właśnie, a to jest takie trochę mało eleganckie do takiej gry, bo musisz jakby dobrze mieć świadomość tego, żeby zobaczyć, ile tych HP-ków jeszcze ktoś ma, tak?
I tutaj niestety wygrywa oczywiście aplikacja, bo aplikacja jest to jedna, pokazuje. Jest to jedna z tych gier, gdzie no, granie na aplikację jest po prostu wygodniejsze. Jest. Na pewno jest. No, tasować nie trzeba tyle. No tak jak w deck buildingu. Także to jest jedna rzecz, która mnie gdzieś tam kąsi, jeżeli chodzi o tą prostotę tego zagrywania akcji, że trzeba to po prostu sobie gdzieś tam wszystko ładnie zliczać. To... Jak gram na żywo, to zazwyczaj po prostu te ataki wbijam na bieżąco, żeby nie rozchmielić za bardzo. No, ja zbyt dobry z tego to z kolei z fajnych rzeczy. Bardzo często tak się zdarza, że gadamy o jakiejś grze i ja marudzę, że no w sumie to robi się jakieś takie podstawowe rzeczy, mało ekscytujące i w sumie to mam cały czas wrażenie, że to plus jeden punkcik, minus jeden punkcik. Tu naprawdę fajne jest to właśnie poczucie, że jeżeli to combo wejdzie, jeżeli ci przyjdą na rękę te karty wszystkie z jednego koloru w danej rundzie, jak wyłożysz je wszystkie, to naprawdę masz takie wrażenie, jakbyś walnął w stół i wszystko... Wejszło. Po prostu... To jest uczucie, które ja zawsze bardzo lubię i bardzo cenię w grze, że wow, jak coś weszło, to tak weszło, że wszyscy patrzą i otwierają szeroko oczy, a nie na zasadzie bardzo fajnie zdobyłeś 3 punkty. No tak, dobrze, jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, która sprawia... Bo do tej pory opowiadamy o grze, która jest może i spoko, ale jest w pewnym sensie trywialna. Co sprawia, że Starry Realms nie jest trywialny? Są to bazy. Bo mamy tutaj karty statków, które po prostu wchodzą nam do talii i gramy... Dobieram, zgrywam całą rękę, odrzucam i tak leci dalej. Ale są w grze też bazy. Bazy są kartami, które są zadrukowane w drugą stronę, to znaczy oglądamy je poziomo. I jeśli przyjdzie mi baza na rękę... Śmiejemy się, bo czym jak wam pokazywał. Zadrukowane w drugą stronę, sobie wyobrażam. Czym jak wam pokazywał, jak są zadrukowane, nie? Także opowiem wam to później. I co? Jeśli zagrywam bazę, to ona zostaje przede mną i dopóki przeciwnik mnie nie zniszczy, to nie zapycha mi talii. Plus daje mi co rundę jakieś zdolności, plus daje mi jakieś bonusy, jeśli zagram inną kartę w tym samym kolorze. Czyli na przykład spoko jest mieć jakąś zieloną kartę w talii i zieloną bazę, to wtedy jak ta baza sobie stoi, to zawsze jak zagram tę zieloną kartę, to dogram bonus. No. I przeciwnik ma tutaj odrobinę rozkminki pod tytułem bić. Bić po ryju, czy bazę. Tak. Bić po ryju, czy wreszcie pozbyć się tej bazy, która jak się jej pozbędzie, to wróci. Ja powiem jeszcze o jednym bardzo ważnym rzeczy, bo zresztą też mówimy o tym, że to mocno gra konfrontacyjna, w której lecą telepy w jedną i drugą stronę, ale też jest to przeciąganie liny, bo tutaj jest tak, że w jednej turze komuś tam hapeki wbijesz, tam zbijesz mu trochę tych jego punktów życia, a w drugiej stronie ten człowiek może się leczyć, tak? Bo kupił sobie, bierze karty, które pozwalają mu to się leczyć. I to jest tak, dobre kombo na niebieskie karty czyni cuda. Tak jest, bo możesz nagle zrobić tak, że okej, dostałem do nizu wciry, ale w kolejnej rundzie, nie to, że dałem ci trochę wcirów, to jeszcze cofnąłem z powrotem punkty do tego, zanim mi zacząłeś bić. I sobie myślisz, ej, jak to, zaraz. To ja to wszystko bez sensu wrzucałem. Także to też jest fajne takie, że jest to takie swoiste przeciąganie liny, w którym cały czas, to też jest bardzo fajne, mamy to coś, co ty lubisz, czyli taki rozwój. Tam w pewnym momencie jest tak, że ten rozwój jest już tak ogromny, że już wykładasz te karty i masz takie full spełnienie, nie? Bo to jest ale, takie... ale z drugiej strony nie miałem... Znaczy, od czasu do czasu zdarza się taka sytuacja, że nie mam ochoty kupić żadnej karty, bo nie ma nic ciekawego i tam przypada mi ileś hajsu. Ale jeśli leży jakaś... Ten twój silniczek, który budujesz sobie w talii, on nigdy nie jest do końca kompletny. Zawsze jest miejsce na tę dobrą kartę. Do końca kompletny, taki wiesz, święty Graal Star Realms, nie? Idealna talia. No nie, bo przecież ile razy grałem w tę grę i po prostu zgrałem całą talię, wiesz, po prostu wszystkie karty, które miałem w talii, udało mi się zagrać na stół. I została mi na przykład jakieś dobranie karty, które się zmarnowało, czyli jest tam miejsce na jeszcze jedną kartę, więc się kupuję ją. I to jest fajne. Wracając jeszcze do tej myśli, którą mówiłem na początku o tym, że jest to gra bardziej taktyczna niż strategiczna. No jest. Zgadzę. Tak, ale fajne, że jest tutaj kilka stylów gry, które można sobie przyjąć, bo możesz iść w rozwój i bunkrowanie się, możesz iść w bazy. Są bazy, które chronią cię przed atakami przeciwnika, to znaczy dopóki przeciwnik nie zniszczy tej bazy, nie może zaatakować bezpośrednio ciebie.
Można iść w odchudzanie talii, można iść w po prostu szybko kupić... Big money. Big money zawsze. Można szybko kupić parę zielonych kart, które od razu, nawet te najsłabsze, biją mocno i próbować w ten sposób raszować przeciwnika. I to jest fajne, bo to nie jest... I pomimo tego, że tych kart tak naprawdę nie ma dużo i ta różnorodność jest, powiedziałbym, średnia, to gra daje możliwości na prowadzenie kilku stylów rozgrywki. Coś będziemy do końca? Trzy rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć. Jedna rzecz to jest taka, że to jest gra, która zdobyła kupę nagród. Golden Geeków kupę dostała, jakieś nominacji. Mm-hmm. Najlepsza gra dwuosobowa, jako winner. W tamtym roku dostała francuską Asdora, czyli grę roku we Francji. W 2015 Tabletop Game of the Year. Kupę nagród. I zastanawiam się, gdzie tkwi fenomen, bo to nie jest gra, która by... Powalała na kolana, prawda? Znaczy, ona już mechanicznie nic nie wymyśliła. Już nawet to, że ja bym wręcz powiedział, że ona jest wtórna. W pewnym sensie, nie, ona jest kopią. Wy chyba nie graliście w Ascension. No to w jednym z autorów tej gry jest gościu, który zrobił Ascension. No bo to jest ta sama gra. Znaczy ona jest troszeczkę zmieniona, tak. To, tak, ale w Ascension jest też ten pomysł na bazy, nazwijmy to, i zwykłe karty. Też są dwie waluty, bo są pieniądze i są ataki, tylko że za ataki po prostu kupuje się inne karty. Walczysz z przeciwnikami, którzy też wychodzą z tej talii. I pomysłem, czymś, co wymyśliło Star Realms, i faktycznie nie przypominam sobie, żebym wcześniej widział w tego typu grze coś takiego, to jest to, żeby tą drugą walutą, atakami, żeby atakować bezpośrednio przeciwnika. I to jest to nowum. I to jest fajne po prostu. Drugą ciekawostką, jak kupowałem to na Essen, dodatki tam gdzieś jeszcze od razu jakieś kupiłem. Są dodatki. Które tam sprawdzają jakieś nowe rzeczy i to są przeważnie po prostu fajniejsze, bardziej zróżnicowane rzeczy. Powiedzmy, że dodatki są... Ale no dobra, no podstawka jest super, nie? Podstawka jest super, jeden dodatek ten, który mam, który po prostu dodaje więcej kart do talii, jest super. Dodatki, które wprowadzają dodatkowe mechaniki, są już takie... W każdym razie, jak to zrobiłem i jak kupowałem to i tam widziałem, jak ludzie kupują, szaleją i tak dalej, to gościu powiedział, że gościu, który jest designerem tej gry, wygląda jak taki wieloletni gracz Magica, czyli jest, jak to powiedział mój kolega, grawitacyjnie dobrze uposażony, czyli taki dosyć duży. I on mówi, że to jest taka idealna gra, która się w Stanach tak przyjęła i tak turniejowo się świetnie rozwinęła, że oni jak przyjeżdżali na Essen, to już przyjechali z grą z sukcesem. Mhm. I zwróćcie uwagę, ta gra, co ciekawe jest, od 2014 roku w dalszym ciągu jest grana. Bo to jest rzadkość w grach tego typu, gdzie się... W sensie nic jej nie przykryło. Tak, że nie ma nic takiego, co by to jakby zniszczyło i jest grana i jest podtrzymywana tymi nowymi dodatkami i to jest bardzo, bardzo takie bym powiedział, że niespotykane, jeżeli chodzi o ten typ gry. No bo co chciałem właśnie powiedzieć, że w gruncie rzeczy, mimo że ta gra nie jest jakaś innowacyjna czy coś takiego, ona jest dość specyficzna, w sensie nie ma dokładnie identycznych wielu gier. I dla mnie to jest taka gra, ona jest dla mnie rozrywkowa. W sensie nie podchodzę do niej jak do poważnej gry, tylko bardziej właśnie do takiej... Naparzanki. Do takiej naparzanki, która daje mi dużo radości. Tak jakby odpowiednik, nie wiem, tego, że siądę przy komputerze i pogram w strzelankę głupią. Postrzelam sobie, pobawię. Wystawiam sobie na komórkę taką grę, w której lecisz, wiesz, lecisz do przodu stateczkiem i z góry ci... No jasne, no pionowo. A ty robisz to takie bzz i strzelasz. Dokładnie, nie? Dokładnie. I w ciągu 3 dni zagrałem tam z 50 partii i zastanawiałem się, dlaczego to mnie taka głupia rzecz mnie cieszy, bo ona jest głupia jak nieszczęście, jest spikseloza straszna, ale to jest właśnie... To jest taki typ gry. Tak, i to tak jakby nie jest zarzut. Ja nie twierdzę, że Star Realms jest głupie i bezmyślne, ale troszeczkę tak to traktuję, że wow, bawię się, kupuję, coś się z czymś złożyło, fajnie przywaliłem, nie murzę jakichś głębokich... Aczkolwiek można. Można. Się chce. Mhm. Ale ja bardzo lubię podchodzić do tej gry na zasadzie, siadam do partii, ciekawe co uda mi się złożyć teraz, Ty lubisz składać. Mhm. Nie na zasadzie właśnie, że wymyślisz, o, i to z tym, a jak będę miał jedną taką i dwie takie, to nie wiadomo, co się tam... Tak, co więcej, jest to gra, która jest dostępna na tableta i urządzenia mobilne. I wersja demonstracyjna jest za darmowa. Free, jest spoko.
Dlatego, że można się tej gry bardzo szybko nauczyć. Oczywiście tam można wejść jakby wyżej level, tak? Czyli sobie kupić za pieniądze jakieś tam dodatkowe rzeczy typu możliwość grania z innymi. Możliwość grania z innymi. Kampania ze scenariuszami, w których są inne zasady. I coś, co jest też w papierowej wersji, jest tryb kooperacyjny. Można przynajmniej w tym pudełku, które ja mam, są dwa algorytmy, które sterują grą i po prostu walczy się albo z flotą piratów, albo z tam jakimś statkiem kosmitów. I w zależności od tego, jakie karty będą wychodzić z talii, to inne opcje dostaje ten gracz wirtualny. Tak, ja mogę się tylko z tym wszystkim zgodzić, powiedzieć, że świetnie się gra na tablecie. Ja się bardzo szybko nauczyłem tej gry na tablecie, bo AI tam jest głupiutki troszeczkę, tam nie jest, tam szału nie ma, więc na tej darmowej wersji to nie, tam się człowiek nie poszaleje, ale może się tej gry nauczyć. I powiem szczerze, że patrząc na sukcesy niektórych gier takich turniejowych, popatrzmy na Summoner Wars, które jest bardzo dobrze podtrzymywane w Polsce. Obecnie Star Wars Destiny. Star Wars Destiny. To Star Realms ma też bardzo duże szanse zaistnieć na takim rynku, gdzie ta liga będzie sobie tam dobrze funkcjonowała, z racji też tego, że próg wejścia w tę grę jest tak niski, że jak usłyszałem, jaka będzie estetyka tej gry w Polsce, to stwierdziłem, wow, naprawdę super. I to może być taka gra, sugerowana cena detaliczna, tak. Którą zawsze masz w kieszeni kurtki. I... Tak. A no, ja widzę jak dzieciaki idą do szkoły, mają to i zagrają sobie na długiej przerwie partyjkę i spokojnie to zrobią. Także to nie jest jakaś wybitna gra dla mnie. No i właśnie dlatego, bo zacząłem się zastanawiać, no bo... Ale nie, bo to jest pytanie, czy ona powinna być w setce. Ja wiem, czy ona jest w setce. Mam takie wrażenie, że z jednej strony mam taki opór, że w setce, no bo ogromny nie opór. Ma w niej niczego Nic. Szczególnego. Z drugiej strony ona jest w swojej klasie rewelacyjna. No, znaczy po prostu z dwuosobówką, więc to jest zarąbiste, że nikt na siłę nie robił z tego 3-4 osobówki, bo mógłby zacząć kombinować. Wow, czy jest... by było więcej liczenia, tyle samo grania. Jakąś głupotę by strzelić w kolano. Ale gwoli ścisłości jest opcja grania na 3 lub 4 osoby, jeśli kupi opcja. Się dwie kopie. Opcja. Tak, opcja i to tam opcja powinna być z gwiazdka, nie rób tej opcji, nie? To takie, wiesz, jak... No, nie powinno się grać, jest to gra dwuosobowa i mi się wydaje, że z tego powodu być może jest tak wysoko. A druga rzecz, no, chyba rzesze fanów, bo jednak wbicie tych ocen przez rzesze fanów tej gry na pewno jej pomogło. 21 tysięcy ratingów, to dużo 21 tysięcy, jak się popatrzy na to, co mam, nie wiem, jedynka na przykład, czy tam dwójka, więc jest to dużo. 78 miejsce, nie wiem, czy ta gra zasługuje na to, żeby być w setce, ale na pewno zasługuje na to, żeby być w kolekcji każdego gracza. To jeżeli w skali zerowej sobie szedł, to myślę, że jedynkowo tak, i w cenie takiej, która jest polska, będzie to jeszcze bardziej tak. Także ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że polecam. Jednak nie jestem do końca przekonany, że to powinna być setka. Nie wiem, ja musiałbym research zrobić, bo oczywiście tego wcześniej nie zrobiłem, bo mamy całą tę gałąź tych deckbuildingów. A ile deckbuildingów? Jeśli mamy tego Dominiona, od którego się zaczęło i mamy tę gałąź dominionową, czyli tych deckbuildingów strategicznych i mamy gałąź Ascension, czyli tych deckbuildingów taktycznych, to Star Realms jest najlepszym przedstawicielem tej gałęzi. To mogę tylko powiedzieć, że wyżej jest Clank z deckbuilderów, jest Dominion Intryga z deckbuildingów, który jest już dosyć nisko, bo trzeba przyznać, że spadł dosyć nisko i tak naprawdę wyżej już... Nic nie będzie. Bo Food Chain Magnate nie jest deckbuilderem. Nie, nad Intrygą chyba już nic nie powinno być. Nie ma nic. Nie ma takiego typowego deckbuildera wyżej, więc jeżeli popatrzysz na to, że wyżej jest Clank i Dominion, który kiedyś już okupował dziesiątkę... Znaczy, ja bym powiedział, że nie wiem, jak dla mnie to nawet Clank mógłby być niżej niż Star Realms, bo to jest szczytowe osiągnięcie tej mechaniki, tego stylu gry. Szczytowe osiągnięcie, to brzmi jak taki challenge dla designerów. Czy masz Avetonie? Nie, o czym innym mówię. Nie, grałeś przecież z nami w tego DC Deck Building Game. Oczywiście. To też jest znowu Ascension, ta sama gra znowu, ale... Ale DC mi nie siadło. Ale DC nie siadło, a Star Realms siadło, no nie? No. I myślisz sobie, nie, czy nie, kurde, wiem, nie, czy DC, ale zagrałbym. DC nawet mi powiedział, że było żenująco słabe. No nie? Że to było takie, jako fan komiksów pomyślałem sobie, o, a potem pomyślałem, Boże, dlaczego ja zagrałem w tak kiepską grę?
Oprócz tego, że tam były Batmany. Nie tam... Dobra, no to Igu. Tak, żeby obowiązkowy wybuch śmiechu był. No dawaj. No co? No ty polecasz. Polecam, tak, nie, no ja... No polecam. Ja przeoczyłeś, ale ja 10 minut temu okay. Wadałem podsumowanie. Dobra, to polecam, polecamy. Tak, tak. No. Jako taki lekki, bardziej rozrywkowo-taktyczno... W tej kategorii trudno o coś lepszego. Tak, tak, zdecydowanie. Ta jedna rzecz to mówię, Kanterkins jakiś wymyślił, żeby liczyć te ilości. No nie, ale jak później podbijesz życie do powyżej 200, to jak będziesz zaznaczał? A zaczyna się z 50, a da się? No, da się. Nie no, jakiś tam wie, no ale apka to nie, bo apką to już wszyscy się wkurzali. Dobra, fajnie, Star Realms, o Star Realms mówili. Ink. Czuniak. Windziarz, dzięki i do kolejnej setki na trzech. Na razie.